Cześć! Witamy w Centrum Rehabilitacji znowu w biegu w Krakowie. W tym filmie przygotowaliśmy dla Was zestaw prostych ćwiczeń dla osób po amputacji w obrębie kończyny górnej. Trening jest dość uniwersalny. Zawiera ćwiczenia wzmacniające i oddechowe. Możesz je wpleść do swojej rozgrzewki bądź wykonać jako osobną jednostkę treningową, na przykład na dobry początek dnia. To, co będzie Ci potrzebne, to piłka i taśma. Pamiętaj, aby wszystkie ćwiczenia były wykonywane do granicy dyskomfortu. Jeśli pojawi się jakikolwiek ból, przerwij ćwiczenie i popraw pozycję wyjściową. Jeśli to nie pomoże, skonsultuj się ze swoim fizjoterapeutą, który pomoże Ci wyeliminować dolegliwości bólowe. Gotowi? No to zaczynamy. Pozycja wyjściowa, leżenie na plecach, nogi ugięte, stopy na ziemi. Ćwiczenie wykonujemy poprzez wznos ramion przodem w górę, na wdechu, wydech, opuszczamy ręce przodem w dół. Jeszcze raz wdech, staraj się wykonywać wdech nosem, na szczycie wdechu zatrzymać na chwilkę, przy ruchu ramion przodem w dół, rób długi wydech, kierując wydech w stronę tylnych żeber. Nie śpiesz się przy tym ćwiczeniu, wykonuj równo z oddechem. Powtórz 8-10 razy. Zrób krótką przerwę, 3 serie. Następne ćwiczenie, siad skrzyżny, wznos ramion przodem w górę wraz z taśmą, która jest rozpięta pomiędzy ramionami na tej samej wysokości. Ćwiczenie łączymy z oddychaniem. Wznos ramion, wdech. Na wydechu opuść ramiona. Staraj się utrzymać prostą sylwetkę, nie wypinając do przodu brzucha, ani nie wykonując żadnej ruchy głową podczas tego ćwiczenia. Barki cały czas daleko od uszu. Wyrównaj oddech. Powtórz 8-10 razy. Chwila przerwy, 3 serie. Jeśli pozycja siadu skrzyżnego jest dla Ciebie niewygodna, możesz usiąść w siadzie prostym lub na krześle czy piłce. Kolejne ćwiczenie. Leżenie tyłem to jako pozycja wyjściowa. Kolana ugięte, stawy biodrowe również. Kolana na szerokość bioder, tak żebyś ich nie łączył ze sobą. Podnieś ramiona do góry. Ćwiczenie polega na naprzemiennym prostowaniu ręki i nogi. Zacznijmy. Na wydechu prowadzisz ruch. Wracasz ręką, zmiana strony. Wdech, na wydechu prostujesz. Staraj się, aby plecy były cały czas jednakowo przyciśnięte do podłoża. Nie musisz ich łączyć z ziemią. Utrzymaj stałą pozycję. Nogę, którą prostujesz, też nie musi być wyprostowana całkowicie do ziemi. Powtórz ćwiczenie po 5 razy na każdą stronę, 3 serie. Następne ćwiczenie. Pozycja wyjściowa, leżenie tyłem, nogi ugięte, stopy oparte o podłoże. Ramiona w bok, przyklejone do ziemi. Ćwiczenie polega na wznosie bioder i opuszczeniu ich do dołu. Wydaje się proste, ale bardzo często jest źle wykonywane i przeciążamy dolny odcinek. Musimy pamiętać, aby przed wznosem bioder napiąć pośladki. Napinamy pośladki, unosimy biodra do góry, chroniąc odcinek lędźwiowy. Powtórz 10 razy, 3 serie. Następne ćwiczenie. Pozycja wyjściowa, siedzenie na piłce lub krześle. Taśma wokół drabinki i wokół amputowanej ręki. Ruch ramion do tyłu, napięcie taśmy, powrót do pozycji wyjściowej. W domu zahacz taśmę o klamkę drzwi lub inny nieruchomy obiekt. Najważniejsze jest, żeby taśma była na tym samym poziomie przyczepiona co ręka. Staraj się wykonywać ruch wolno i nie przyspieszać powrotu ręki do pozycji wyjściowej. Głowa powinna być w miejscu, klatka piersiowa nie wygięta do przodu. Staraj się podczas ruchu zaktywizować wszystkie mięśnie wokół łopatki. Ściągnij łopatki do tyłu, powrót do pozycji wyjściowej. Powtórz 10 razy, 3 serie. Następne ćwiczenie. Pozycja wyjściowa, stanie obunóż. Stopy na szerokość bioder. Piłka trzymana przez kończynę amputowaną i zachowaną na wysokości klatki piersiowej. Ćwiczenie polega na wykonaniu przysiadu około 30 stopni, a następnie skręceniu górnej części ciała w lewą stronę, utrzymaniu pozycji
Powrót do pozycji wyjściowej i do góry. To samo na drugą stronę. Przysiad, skręć ciało, poczuj mięśnie skośne, powrót i do góry. Podczas wykonywania ćwiczenia pamiętaj, aby plecy były proste. Wykonaj po 5 razy na każdą stronę, 3 serie. Wszystkie ćwiczenia, które tutaj przedstawiłyśmy, możesz wykonywać w domu. Możesz ćwiczyć każdego dnia. Jeśli jednak pojawi się jakikolwiek ból, dyskomfort, powinieneś z niego zrezygnować i skonsultować się z fizjoterapeutą. Pamiętaj, że dzień bez ćwiczeń to dzień stracony. Powodzenia!